Cześć! Tym razem zabiorę Was do Wejherowa, do jednej ze wspólnot mieszkaniowych, która zainwestowała w nowoczesne i efektywne rozwiązanie do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Inwestycja powstała w oparciu o ekologiczne pompy ciepła marki Termet oraz panele fotowoltaiczne. Dlaczego spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty decydują się na rewitalizację swoich instalacji grzewczych, opowie nam zarządca wspólnoty w Wejherowie. Henryk Czubek, zarządca budynku wspólnoty mieszkaniowej na osiedlu Przyjaźni 8. Tak, no ten pomysł to mieliśmy już dosyć dawno, ale dotychczas nie było dotacji. Wspólnota nie miała takich dużych pieniędzy, ale myśmy analizowali dotychczas zużycie energii, jakie ponosi wspólnota, jakie koszty ponosi wspólnota na cele grzewcze. Zużycie energii dla naszego niewielkiego budynku to jest około 550 gigajouli rocznie, z tego 220 to jest około 40% idzie tylko na podgrzewanie ciepłej wody, a 330-340 to jest na ogrzewanie. Ogrzewanie kumuluje się nam w bardzo krótkim okresie. Wtedy zapotrzebowanie jest największe na energię cieplną, jeżeli nie mamy energii z paneli fotowoltaicznych. Czyli w okresie 5-6 miesięcy my musimy skumulować te 340-320 gigajouli, a w tym czasie mamy najmniejsze wydatki energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych. Więc w tej chwili, przy takich pogodach, jak w tej chwili są, czyli niebo zachmurzone, deszcze i tak dalej, my zużywamy około 20 kWh na podgrzanie 1 metra sześciennego wody. To stanowi, przyjmując nawet stawkę złoty 30 za kWh, to stanowi około tam 25-26 złotych za podgrzanie 1 metra sześciennego wody. Natomiast my do OPEC-u musimy zapłacić za podgrzanie 1 metra sześciennego wody około 50 złotych, więc różnica jest duża. Wiesław Brunka, wykonawca instalacji tutaj na osiedlu Przyjaźni numer 8, firma Instalex. Są dofinansowania z Banku Gospodarki Krajowej w wysokości 50% do kwot netto i przy odpowiednim parametryzacji, optymalizacji układów, no jest to bardzo korzystne. Są to inwestycje, które są opłacalne dla mieszkańców i znacząco obniżają rachunki eksploatacji mieszkań. Warunki pewne muszą być spełnione. Musi wspólnota dysponować pomieszczeniami na elementy techniczne, bufory ciepła, zbiorniki wody, no i dysponować terenem dla pomp ciepła. Ewentualnie można je również umieścić w innych miejscach, na przykład na dachu.